Uwaga! Materiał, który za chwilę usłyszysz, jest poświęcony historiom o eksperymentach prowadzonych na ludziach przez naukowców i zwyrodnialców z III Rzeszy, którzy się za takowych nauważali, oraz mitom i legendom, w które te eksperymenty i te historie obrosły. Materiał powstał w trakcie zlotu widzów kanałów alternatywnych i jest częścią dłuższego Q&A. Jeśli odnosisz wrażenie, że jest w nim zbyt pogodna i optymistyczna atmosfera, weź pod uwagę, że jest on wycięty niejako z większego kontekstu. Odpowiedzi udzielane są w konwencji analizy świadectw i przekazów historycznych, podkreślmy, w ujęciu interpretacji mitów, symboli i ideologii motywujących tych konkretnych naukowców. Prowadzący udziela odpowiedzi w oparciu o napotkane źródła, świadectwa świadków i materiały, z którymi się spotkał w trakcie swoich badań. Proszę traktować jednak ten materiał jako rozrywkowy, a nie stricte edukacyjny, jak pozostałe na tym kanale, i nie reprezentujący przekonań rozmówców, ani pytających, ani samego prowadzącego. Zakłada on właściwie tezę, czy możliwe, że jeśli wiemy, iż. Czyli, że jeżeli ktoś już prowadził danego typu eksperymenty, to czy możemy dać wiarę dokumentom o takim i takim charakterze. Równocześnie podkreślam, materiał nie ma na celu urazić niczyich uczuć, przekonań, w szczególności osób, które bezpośrednio doświadczyły lub mają członków rodziny, którzy doświadczyli tych omawianych w materiale zbrodni. Jeśli to jednak zrobił, już w tym miejscu przepraszamy. Uwaga! Materiał może również zawierać treści wizualne, które mogą być nieodpowiednie dla osób szczególnie wrażliwych, zwłaszcza tych wrażliwych na los ludzi oraz zwierząt. Jest on ilustrowany nagraniem m.in. z bulwersującego eksperymentu dotyczącego podtrzymywania organów poza ciałem, przy życiu. Widzów wrażliwszych uprzedzamy, że lepiej ten materiał odsłuchać niż obejrzeć. Autor podkreśla równocześnie, że wykorzystane materiały wizualne mają na celu wyłącznie zobrazowanie realiów badań prowadzonych wokół, w trakcie i przed II wojną światową, w kontekście obozów jednostki 731 i ich dorobku. Materiał wspomina i porusza również kwestie powojennych kontynuatorów mniej lub bardziej bulwersujących badań o charakterze inżynierii społecznej, ale również kontynuatorów badań medycznych. Kto się opytał? No. Bo ja się chciałam zapytać właśnie o ten Dolny Śląsk i zastanawiam się, czy tam właśnie, nie wiem, czy tam faktycznie były robione eksperymenty na ludziach. Czyli tak, pytanie jest o Dolny Śląsk, o Rizę i to, czy były prowadzone eksperymenty na ludziach w tamtym regionie, no. A drugie jest to, czy na przykład mogą tam żyć, czy w tej chwili już to porozrzucani świadkowie, jak gdyby potomkowie tych osób, na których były, czy te osoby, na których były robione. Czy są osoby z tamtego regionu, które były albo świadkami tych wydarzeń, albo wręcz mają członków rodziny lub mieli członków rodziny, na których te eksperymenty były prowadzone. I ewentualnie, czy oni mogą mieć potomków swoich, te osoby, na których... I czy mają potomków, tak, okej. Okay. No to tak. Po pierwsze, na pytanie w sumie odpowiada Darek Kwiecień, ten, że zbiera właśnie raporty, opowieści, wspomnienia osób, które rzeczywiście były świadkami, widziały, czy osoby uciekające, czy pracowały na przykład w obsłudze takiej jak, nie wiem, sprzątanie czy hydraulika w obiektach, które przez Niemców były przed wojną i w trakcie wojny wykorzystywane do badań eksperymentów szeroko pojętych, od technologicznych, później przez biologiczne. Do tych najbardziej zaawansowanych i najbardziej, powiedzmy, kontrowersyjnych czy problematycznych Niemcy przystąpili w trakcie wojny i te w trakcie wojny już bardzo mocno limitowali i ograniczali, kto miał dostęp, kto mógł dowiedzieć się czy zobaczyć udział w tych eksperymentach. Szczególnym typem eksperymentów były eksperymenty na produkcji super człowieka i super żołnierza. To były dwie kategorie wbrew pozorom. Super człowiek to były próby stworzenia takiego organizmu ludzkiego,
na oczywiście materiale ludzkim, nie aryjskim, takie przeprowadzenie eksperymentów, które pozwoli wyciągnąć najmocniejsze cechy pojedyncze człowieka i zbudować eliksir albo techniki, które pozwolą później u Arejczyków wydobyć wszystkie te predyspozycje ciała. I to był projekt Super Człowieka, a Super Żołnierza to był projekt alternatywny, w którym cel był inny, to znaczy cel, jaka była różnica. Super Człowiek miał żyć, to był Übermensch, to miał być człowiek, który będzie żył i stanowił ten... Tak, Übermensch, który miał być uosobieniem tego przyszłego pokolenia po wojnie. Natomiast Übersoldier, czy Übersoldat, czyli żołnierz, który jest super żołnierzem, on był z założenia i nie miał przeżyć. Czyli on mógł przekraczać granice, które będą kosztem jego życia. Czyli jego zadaniem jest wygrać wojnę za wszelką cenę i poświęcić się dla Rzeszy, więc można go tak zmienić i tak daleko się posunąć z modyfikacjami, żeby były nieodwracalne, ale zarazem dające mu nadzwyczajną przewagę na polu bitewnym. I stąd ta druga właśnie ścieżka, czyli nad żołnierze, to była ścieżka, która poszła w trzy wątki, które są obecnie rozwijane, czyli transhumanizm, transgenikę i hybrydyzację. I to są trzy różne tematy. Transgenika to jest zmiana wewnętrzna genomu i eksperymenty genetyczne na cechach naturalnych człowieka. Na przykład takie oddziaływanie na genom i pobudzanie organizmu, żeby przykładowo wzrastała męska muskulatura. Albo wydatność mięśni, czyli to, żeby mięśnie były w stanie udźwignąć wysiłkowo większą ilość, ale równocześnie szybciej się zużywały. Lub bardziej się niszczyły, czyli żołnierz mógł przez jakąś chwilę wykonywać super pracę, ale potem się dosłownie rwał i albo by przechodził rekonwalescencję, albo się go usuwało, bo po prostu spełnił swój cel dla Rzeszy. To było jedno skrzydło. Drugie, hybrydyzacja, to była próba wprowadzenia genów i elementów zwierzęcych dla wyostrzenia cech niepochodzących od ludzi. Szczególną kategorią były wolben, czyli zbudowanie poczucia stada, bo to było dwa... jeżeli chodzi o hybrydyzację, to mieliśmy i badania medyczne, które próbowały dodawać elementy od zwierząt, od najbardziej prymitywnych przez pobór krwi, transfuzję krwi, czy to będzie miało wpływ. Następnie przez próby, dosłownie, przeszczepiania części skóry. I na materiały, które były dowodowe zebrane po wojnie, świadczą o tym, że na przykład zdejmowano biopsję, czyli zcinano fragment skóry ze zwierzaka i próbowano to żołnierzowi wszywać. No jak możecie się domyślić, pierwotnie testowano to na porwanych więźniach. Bo jak u więźnia więzień przeżywał jakiś okres z takim dodatkiem, a nie zauważano zmian, to stwierdzano, ok, spróbujmy to zrobić żołnierzowi z innymi etapami naszego rozwoju. No i to był program hybrydyzacji, którego najgorszymi, ostatecznymi, najbardziej znanymi tymi konsekwencjami są te tak zwane wilkołaki. Czyli patroni, którzy, jak Michał słusznie zauważył, pierwotnie mieli być symbolicznie totemem, pobudzeniem tych zwierzęcych, wilczych instynktów. I wilki były nieprzypadkowe. Wilki, dlatego że wilki powodowały poczucie stada i mają wyraźną alfę dominującą, czyli jednego, który będzie idealnie prowadził zespół, oddział, są podporządkowane i jeżeli alfa stanie się słaby, to inny członek zespołu go uśmierci i zajmie jego pozycję, a poza tym wszystkie będą podległe alfie. Jak alfa jest decydująca, to oni zginą, ale będą czuć tą swoją wspólną więź, która nie pozwoli na infiltrację i na szpiegów. Dlatego Wolfengruppen i generalnie grupy związane z tytułem Wilka były kojarzone po prostu z takie nie do zinfiltrowania najwierniejsi z najwierniejszych. I dlatego ich przeznaczano do opieki i do pracy na instytutach tajnych. I żeby w ogóle zostać włączonym do tego programu już zaawansowanego, jak przeszli przez etap eksperymentów, które nie przynosiły skutku, do etapu takiego, który faktycznie wyostrzał chociażby instynkty, bo tutaj oni zauważyli, że o ile medyczne podejście dawało słabe skutki, o tyle już szkolenie, zabiegi rytualne oraz zabiegi psychologiczne, które miały wywołać u człowieka poczucie, utożsamienie z wilkiem, plus
totemizm wilczy, bo oni zaczęli po prostu wracać do praktyk związanych z berserkami, czyli objęciem totemem zwierzęcym i robienie zarówno rytuałów, jak i budowaniu w tym człowieku psychiki, że on się utożsamiał, że jest nie tylko człowiekiem, ale jest równocześnie wilkiem, częścią grupy wilków, wilków Adolfa albo wilków Himmlera. I jak oni przechodzili ten proces takiej nie tylko indoktrynacji, ale wręcz, to się nazywa angielskie conditionaling, nie pamiętam polskiego odpowiednika słowa, warunkowanie. Jak przechodzili ten cały proces warunkowania, to oni w pewnym momencie, ich psychika się nie tyle łamała, co najpierw u niektórych wymagane było, żeby złamać i zacząć zbudować nową. I to robili zwłaszcza na więźniach, chociażby Bartni. Natomiast u żołnierzy, którzy byli ochotnikami i chcieli, no to u nich ten warunkowanie przechodziło na zasadzie było dobre podłoże, robili, sprawdzali, czy on przejdzie kolejne etapy zmiany i w zależności jak skutecznym był wilkiem, to pozwalali sobie na coraz większe zmiany w jego ciele, bo on był dlatego chętny, bo to porozwinie jego umiejętności. I stąd też mamy przypadki, które poddawały się dobrowolnie, czując się częścią tych grup, zaawansowanym eksperymentom, gdzie największym hardkorem, jakiego próbowano, i robili to później, Rosjanie próbowali odtworzyć te eksperymenty i stąd wiemy, że to się działo w Niemczech, to była próba transplantacji całej głów. Przy czym to było po to, to było robione po to, żeby wilki niższego rzędu były dosłownie półzezwierzęcone, czyli zwierzętak, i to było stąd w ogóle niebieskie owczarki, tak na marginesie, że było wykorzystanie psów, które są najbliższe do wilka, i uczenie owczarków szkolenia, tak, i stąd wyszła cała linia obecnie tych belgijskich owczarków, które się nazywają malinosy, które są super, super posłuszne, wykonują mnóstwo poleceń, ale muszą ciągle dostawać polecenia i musisz ich pilnować. Jeżeli nie wydajesz im poleceń, dostają, przepraszam za określenie, pierdolca. W sensie one nie potrafią się same sobą zająć, one muszą być cały czas pod komendą. Więc one są super posłuszne, ale wymagają non-stop pracy. I jako rasa malinosy są do przeznaczenia. Policja, wojsko, czasami poszukiwanie ludzi, ale na przykład do poszukiwania ludzi nadają się mniej niż do poszukiwania zaginionych rzeczy, narkotyków i tym podobnych spraw. I wyobraźcie sobie, że te psy to jest linia, z której doświadczenia i rozwój tej rasy był związany z tym, że oni próbowali tak samo przeprowadzić warunkowanie zwierząt, czyli oni brali dzikie wilki. I stąd na przykład macie, dlaczego są czechosłowackie wilczarze, bo to jest krzyżówka wilka z psem. I to był jedyny taki pośredni gatunek, który dla nich był efektem ciężkich prac niemieckich, bo oni, owszem, rasy mogą być odrobinę starsze, tylko że sama próba wykorzystywania tych zwierząt to jest dowód na to, że Niemcy próbowali przekroczyć tą granicę, gdzie wilk jest dziki, do tego, żeby był posłuszny jak pies. A później to, co właśnie wspomniałem, czyli najbardziej radykalna wersja, w którą ludzie nie chcą wierzyć, a którą Rosjanie po wojnie powtórzyli, czyli transplantacja głowy. Bo Rosjanie przeprowadzili dwa eksperymenty, to było w latach 50. Bodajże jeden z dokumentów się mówi o 56. To była kwestia tego, czy można transplantować głowę. I stąd, i na przykład teraz najnowsza operacja, która była robiona o transplantacji pełnej głowy. Natomiast co do jej wyników, to jest mocno kontrowersyjne, możecie Marka zapytać, bo było bardzo dużo na ten temat artykułów. Facet w Chinach to ostatecznie zrobił, bo w Chinach jest inny kodeks moralny. W sensie tam można robić dużo więcej zabiegów i prawo międzynarodowe jest inaczej respektowane. Ale to nie jest tak, że oni łamią prawo międzynarodowe, tylko oni inaczej rozumieją prawo stanowione. Więc jeżeli w Chinach jest takie zrozumienie, że jeżeli dane prawo czegoś nie zabrania wprost, to znaczy, że nie jest to wykluczone. Czytaj, jeżeli jest powiedziane, że nie wolno robić tego i tego i tego, ale tamto nie zostało wymienione, to tamto można zrobić. Czyli jeżeli dopuszczamy przeszczepy przykładowo organów od zwierząt, to nie wykluczono przeszczepu organów w postaci głowy. Natomiast w Chinach nie przeszczepiano zwierzęcych, ale w Rosji próbowano. Po pierwsze oddzielenie zwierzęcej głowy i zobaczenie, czy można podtrzymywać strukturę najpierw na zwierzętach, czy można mechanicznie podtrzymywać, i to się udało. To się udało, przecież zanim łajkę posłali w kosmos, to próbowali zrobić tego. Jako że wiedzieli, że nie będzie, że zwierzę nie może wrócić, nie mają metody powrotu, to rozważali opcję, jak zwierzęta z tej samej linii co łajka, jak je naszykować po prostu do tego, że co alternatywnie, jak można zminimalizować rakietę, czyli na przykład zrobić kombinezon takiego biorobota.
I historia o biorobotach i dokumenty o biorobotach są na tyle dobrze udokumentowane po stronie rosyjskiej, że nazywanie tego teorią spiskową to jest mniej więcej tak jak twierdzenie, że no chociażby nie było zamachu na tego, że katastrofa tego naszego Sikorskiego, że to był wypadek. To jest mniej więcej ten sam poziom. Czytaj, wypadek jest dlatego, że oficjalnie nie wolno mówić, że to był zamach. Natomiast, że był to zamach, to wszyscy wiedzą, wliczając tych ludzi, którzy mówią, że to jest wypadek. I analogicznie jest z tymi biurobotami, bo na biurobotów była dokumentacja zdjęciowa, która była dość mocno... W bloku wschodnim w latach 80. normalnie były z tego robione dokumenty. I stąd w sumie wiemy, bo te dokumenty, filmy dokumentalne, nawet na język polski tłumaczone, leciały w telewizjach publicznych, tak? I one pokazywane, że robimy to na podstawie tego, a wyobraźcie sobie, co robią Amerykanie i ta zła strona po drugiej stronie bloku, tak? Ale i w razie czego, to my ich dogonimy, bo my mamy też zaawansowaną technologię, też mamy te badania. I Rosjanie w badaniach swoich wyprzedzali znacząco Amerykanów, bo Amerykanie nie potrafili ogarnąć, w sensie Niemcy ich tam dość mocno, tych Niemców, których oni ściągnęli do siebie w ramach programu Paperclip, to dość ładnie Niemcy ich wydmuchali i zrobili sobie taką własną, nowy przyczółek w Stanach Zjednoczonych, tak jak mieli zlecone zadania z wierchuszki. No bo to jednak wszystko są ludzie, którzy mieli, oni autentycznie ideologicznie wierzyli w to, co robili. No i teraz trzecia grupa, o której jeszcze nie mówiłem, to była grupa właśnie cybernetyzacja człowieka, czyli transhumanizm. Transgenika, transhumanizm i tak, robotyzacja. I robotyzacja właśnie wyglądała tak, że były, i to akurat wiemy stuprocentowo, bo cała protetyka współczesna, ta w sensie sztuczne ręce, sztuczne nogi, to są eksperymenty zakończone sukcesem niemieckie. Niemcy autentycznie dokładali mechaniczne blachy żołnierzom, tym najważniejszym żołnierzom, specjalcom, czyli tym właśnie Wolfengruppen i nie tylko, które były zrzucane na front wschodni. Czyli z frontu wschodniego, którzy byli wierni, chcieli dalej walczyć, ale nie mieli kończyn, no to dostawali szybko zapasowe. Nogę to nie był problem, ręka nie był problem, zwłaszcza, że jeszcze dawał im tą możliwość, że mogli na przykład dźwigać cięższy sprzęt, bo się nie odczuwali tego zużycia. Natomiast oni doszli tak daleko z tą protetyką, że w pewnym momencie zaczęli, jak pacjent był dosłownie wszystkie kończynki urwane, albo przynajmniej dolne, no to najdalej, co się Niemcy posunęli, to było zamontowanie faceta na gąsienicach. Ten motyw, że mamy dosłownie korpusik na gąsienicy, to on się nie wziął z fantastyce z tego, że ludzie sobie go wymyślili, tylko że ludzie próbowali autentycznie to fizycznie zrobić. Są konkretne projekty, w sensie my nie wymyśliliśmy tego, dlatego że zostały, bo Niemcy wcześniej już zostawili konkretny projekt, rzut taki, jak macie rzuty izometryczne, że macie boczny profil, front i z góry, jak umieścić ludzki górną część korpusu na platformie mechanicznej, takiej gąsienicowej, i co w tej platformie mechanicznej musi być, żeby ten człowiek mógł funkcjonować przez ileś tam godzin do kilku tygodni, bo zmierzali do tego, żeby taki żołnierz, ofiara przeżył kilka tygodni, co było dla nich nieosiągalne, udawało im się maksymalnie osiągnąć kilka dni. Ale to było wystarczająco dużo do tego, żeby rzucić ich na froncie ukraińskim. I to jest dość specyficzne i to mnie zawsze zastanawiało od momentu, jak się zaczęła wojna z Ukrainą, czemu Darek zasadniczo nie opowiada o tym, że to w zasadzie UPA było po stronie niemieckiej, więc idąc w tą stronę, to po tej stronie ukraińskiej ten cały i bunkry Wolfengruppen i technologia i te eksperymenty były stosowane po tej stronie armii przeciwko Rosjanom. I to po rosyjskiej stronie mamy te wszystkie informacje o tym, z czym oni się mierzyli, z czym się spotykali, bo oni dość wyraźnie napisali i bardzo wyraźnie zachowali w dokumentach raporty z bitwy, gdzie stawali przeciwko pół ludziom, pół robotom, w rozumieniu robotom, bo dla nich mechaniczne nogi, jedna noga, proteza, to już było coś dziwnego, a wyobraźcie sobie, jak facet widzi żołnierza, który ma dwie metalowe ręce. To dla nich jest już pół robot z ich perspektywy tamtejszej. Zresztą dla nas w pewnym stopniu, jak jest te mega metaliczne ręce, to my to też nazywamy cybernetyką i cyberpunk to bardzo ładnie pokazuje, gdzie są, jest to nazywane protezami. No, współcześnie wszyscy wiedzą, że żeby protezy były zaakceptowane, to muszą udawać i wyglądać mało mechanicznie, czyli stara się je owinąć jakąś sztuczną skórą.
I podkreślam, ja nie uważam, że protetyka jest zła, wręcz przeciwnie. Natomiast trzeba być świadomym, że protetyka po pierwsze wywodzi się z eksperymentów tego rodzaju i toczonych w trakcie wojny. I to jest normalne, w każdej wojnie ludzie się uczą najdalej. Tak, Olympic Games, dokładnie. Się też udowadnia w sporcie i w ogóle, co ludzie... Ile jest w stanie zrobić wola, nawet jeżeli nie ma tego, jeżeli nie ma ciała sprawnego. Czasami są lepsi. No i teraz... Było, że taki człowiek nie patrzy stworzony, wygrał jakieś tam zawody i też go uznali za to. To było trochę, nie, moim zdaniem, nie fair, bo to był... Bo chodzi... bot i wygrał zawody. A, no to robota to w ogóle bym nie brał pod uwagę. Natomiast bardzo duże kontrowersje budziła dyscyplina biegów sportowych, gdzie postawiono na jednym tornie, nie mechaniczne. On miał protezy, te takie zgięte peskę do biegu, tak, które są, tak. To jest w filmie jakimś też pokazanym, jak taki człowiek. No to można powiedzieć, że to jest turbo doładowanie, nie? W tym sensie, że przyznaję, ja się akurat zgadzam z tezą, że taki paraolimpijczyk nie powinien startować ze zdrowymi zawodnikami z tej prostej przyczyny, że jego niezdolność tutaj jest zamieniona w coś, czego fizyczne nogi nie są w stanie osiągnąć. Tutaj zwykły zawodnik nie mógł konkurować, dlatego że po pierwsze mięśnie odczuwają wysiłek w dole, które on odczuwa wysiłek tylko na do kolana, a po drugie, co jest ważniejsze, nogi może przyjmować większe przeciążenia na uderzeniu w bieżni niż zwykły zawodnik. I z tego względu tu się akurat zgadzałem z tym, że w tej kwestii powinni być rozdzieleni. To w tej kolejności. Najpierw potomkowie, czy są potomkowie, czy żyją potomkowie takich osób po transmutacjach, transgenice i tak. Jeśli chodzi o potomków ludzi, którzy widzieli te rzeczy, na pewno, bo z paroma miałem okazję rozmawiać. Jeśli chodzi o potomków ludzi, na których były prowadzone eksperymenty, to i Darek, i znajomi Darka, i ja wiemy, że są takie osoby, ale tylko i wyłącznie z linii transgenika, czyli ci, na których sprawdzano zmianę możliwości ciała ludzkiego. Ci z transhumanizmu to wszyscy do tej pory wymarli i większość z nich była pozbawiona, celowo pozbawiona zdolności płodnych, czyli generalnie bardzo często były akty kastracji. Albo w wypadku kobiet wycinania macic. I o tym, to jest taka cichy, smutny temat, o którym się tam nie rozmawia, ale tam było bardzo dużo ludności okolicznej, było okaleczone. Regularnie opowiadał o tych zabiegach, które były tam dokonywane. Ja osobiście miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy właśnie opowiadali o tych doświadczeniach z transgeniką i o tym, że mają normalnie dzieci dalej żyjące z tamtego regionu, bo bardzo dużo więźniów się tam osadziło, osiadło.